Witajcie, w tym filmie będziemy testowali lornetkę firmy Delta Optical Model Entry, czyli model, który jest bardzo często polecany przez wielu internautów na różnych forach, nawet optycznych, szczególnie w internecie, na YouTube. Ludzie, którzy mają ten sprzęt, mówią, że jest on bardzo dobrej jakości i jest on szczególnie polecany właśnie jako taki z budżetówek o dobrych parametrach optycznych. Jak z tym jest, zobaczycie w tym filmie. No dobra, ale co dostaniecie do zestawu lornetki Entry? Powiem Wam cenę. Cenę za niego dałem, tutaj macie wybitą i też pewne zdziwienie było dla mnie, bo to jest pierwsza moja lornetka Entry. Mianowicie, że zestaw do tych lornetek, czyli sakwy, nie mają na sobie paska, czyli nie możecie go zawiesić ani na szyi, ani na ramieniu. Ona nie ma żadnego paska, więc całą tę sakwę musicie przenosić sobie w ręce. To jest pierwsze zdziwienie. A drugie to jest takie, że ta torba występuje w dwóch być może rodzajach. Mianowicie na każdym ogłoszeniu, wszędzie gdzie widzę Entry, to jest taka jakby ala skórzana, skóropodobna sakwa. Natomiast ja ją otrzymałem, jak kupiłem ją jakoś tydzień temu, tą lornetkę, w sakwie szmacianej. Czyli nie wiem, czy to się z biegiem czasu obtaniała ta sakwa i zrobiła się szmaciana, czy są dwa rodzaje tych samych lornetek, ale to są niby te same modele, więc tak być nie powinno. Jeżeli chodzi o sakwę, no to jest ona guzik warta. Jeżeli nie możecie jej zawiesić na szyję, ona nie jest ani wodoodporna, nie ma dodatkowych żadnych przegródek, jest trochę grubszy materiał, czyli sakwę ogólnie oceniłbym do tej lornetki jako taką dosyć lipną, nie niskiej jakości z tego powodu, że nie ma paska, nie jest za gruba, nie jest skórzana i ogólnie ten materiał też jest taki słaby w dotyku. Następnie w zestawie otrzymacie szmatkę do czyszczenia soczewek, która jest ogólnie niskiej jakości. Następnie denka na soczewki i one są wykonane wszystkie z tworzywa sztucznego, z czego problem pojawia się z tymi dużymi denkami. A mianowicie problem jest taki, że one wypadają z lornetki, bo są za duże względem korpusu lornetki. I powiem Wam, to jest bardzo dziwne. Z tego powodu, że ten problem, jak czytałem o tej lornetce, co też inni użytkownicy sądzą, to sprzed wielu lat, jak komentarze czytałem innych osób, to pisało o tych denkach, które wypadają z lornetki. Ja kupiłem tą lornetkę z tydzień temu czy dwa i one tak samo wypadają, te denka, po takim czasie. Nadal producent ten sam błąd wykonuje. W zestawie jeszcze otrzymacie pasek do powieszenia lornetki na szyję i pasek mógłbym ocenić jako wysokiej jakości. Jak jest szeroki, to ogólnie zawsze warto go ocenić jako wysokiej jakości. Sama lornetka wygląda w ten sposób, czyli można powiedzieć, jest wykonana dobrze. Prezentuje się ona naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. Dosyć ładnie wygląda, do tego tutaj nigdzie nie mam, czyli do czego się nie mam przyczepić. Lornetka ta jest na soczewkach typu BAK 4 i powiem Wam od razu, absolutnie to nic nie znaczy, bo większość oczywiście i słusznie byście zakładali, że między BK7 a BAK 4 jest taka różnica, że BAK 4 jest lepsza. No tak, ale nie w takich, powiedzmy sobie, budżetówkach. W budżetówkach czy taka soczewka, czy siak, ona absolutnie nie ma żadnego znaczenia. I także tutaj nie ma żadnego znaczenia, dlatego że lepszy obraz też widziałem na BK7 spokojnie w innych lornetkach niż akurat w tej. Jasność względna w tej lornetce wynosi 25 i warto o tym wspomnieć, a mianowicie obraz jest jasny, tylko tutaj pojawia się znowu problem. I teraz gwiazdka, o czym mówiłem w dwóch ostatnich filmach, które nagrałem, ale nie wiem, czy są publikowane w takiej kolejności. Mianowicie, jeżeli kupiliście tą lornetkę parę lat temu, to być może, jeżeli ją kupicie dzisiaj, ona będzie zupełnie inna niż ta kupiona kiedyś. Magic. Tak po prostu robi większość firm, która sprzedaje optykę, że to, co było kiedyś, było lepszej jakości, a teraz jest po prostu droższe i niższej jakości. Czyli tak jakby podwójnie, a może nawet poczwórnie coś drożeje, bo wzrasta cena i spada jakość. Nie wiem, czy tak jest w przypadku tej lornetki, bo to jest moja pierwsza Entry, ale powiem Wam, nie zachwyca. No i właśnie o tej jasności względnej 25, która wynosi, pojawia się taki problem, że obraz, jak z niej patrzycie, jest jasny, nie? Jest widny, fajnie, ale jest taki problem, że on jest wybielony. Po prostu cały obraz, nie tylko na krawędziach i tak jak ta aberracja chromatyczna, która występuje przy krawędzi, ale cały obraz tej lornetce jest nienaturalny, ma barwy. Nie, że jakoś tragicznie, że zupełnie odmienia jakieś kolory, natomiast wszystkie barwy są wyprane, tak jakbyście je lekko po prostu dali gamę. Bo wiecie, jak macie jasną lornetkę i dobre soczewki, to ten obraz ma naturalne, żywe kolory i jest widny. W jej przypadku jest obraz widny, ale kolory są utracone i są po prostu wybielone. To jest naprawdę niefajne, jeżeli mieliście dużo lornetek i porównywaliście różne obrazy,
to powiem Wam na przykładzie, jak to wygląda. Powiem Wam, że jak patrzę no, z daleko z tej lornetki na jakiś obiekt, to z innej lornetki, na przykład Celestron G2 Up Closer, no to jest taki mój odnośnik bazowy, tamta lornetka, to od razu Wam powiem, ja twarze z daleka mogę rozpoznać i soczyste bardziej są barwy rzeczy, na które patrzę. Natomiast tej lornetki jest, te barwy są, tak jak mówiłem Wam wcześniej, wyprane, a dodatkowo ten twarz, gdzie już tak naprawdę na krawędzi rozpoznawalności się patrzy, to z tej lornetki tak nie mogę jej do końca rozpoznać, tak jak była właśnie w Up Closerze. To jest na duży minus akurat w tej lornetce. Przybliżenie, od razu Wam powiem, to nie jest takie około 10 razy, to jest około 10,5 do 11 razy przybliżenie, mimo że powinno być 10. Pole widzenia wynosi w niej 114 metrów na 1000 metrów. Jest to całkiem nieźle, jest to bardzo przyzwoity wynik w zakresie lornetek 10 razy 50 i oczywiście jej powiększenie optyczne to jest 10 razy według producenta i 50 mm tylna soczewka, która wpuszcza światło i obraz. Zdjęcie Wam nie cyknie, nigdy aparat nie zrobi tak zdjęcia, jak będziecie patrzyli z oczami, z tego powodu, że Wy patrzycie jednocześnie przez dwie soczewki naraz, a aparat robi przez jedną soczewkę, a więc jak aparat robi zdjęcie, to pamiętajcie, że zniekształceń wszystkich on nie wyłapie, dlatego że jeżeli są jakieś astygmatyzm, czy jakieś ogólnie niedobrze zgrane dwie soczewki naraz, to powstaje zupełnie inna aberracja, której na aparatowym zdjęciu w życiu po prostu nie zobaczycie. Jak to wygląda w lornetce Entry Delta Optical? A mianowicie wygląda to, sam obraz powiem Wam jest ostry, jest całkiem niezły, ma małą obwódkę zniekształcenia, czyli takie zniekształcenie, które mówimy, że już ogólnie widać, że jest mocno zniekształcone, czyli przesunięcie jakby obrazu. I one jest na małej obwódce, jest całkiem niezłe, tylko problem pojawia się w tym, że powstaje mglenie. Czyli cały centralny obraz jest całkiem niezły, ale jest też zauważalny, jak przez dwa okulary naraz patrzycie, winetowanie. Czyli tak naprawdę z jednej strony widzicie całą bańkę obrazu ostrą, no może nie całą. Widzicie obraz, który jest centralnie ostry, ale te boczne krawędzie widzicie, że są trochę przekoszone. Oczywiście widzicie cały czas okrąg, ale gdzieś od boku widać, że wchodzi taki problem, że ten obraz bardziej się gdzieś przy boku troszkę rozmywa i dłuższy ma krawędź bielenia. Pionowo jest całkiem niezły, czyli powiedzmy sobie taki walec pionowy obrazu jest całkiem ostry, ale te boczne już krawędzie, już powstaje tam jakiś problem. Co nie zmienia faktu, że naprawdę lornetka jest niezła, możecie fajnie z niej przybliżać różne obiekty i wyostrzać na nich obraz, ale nie jest tak jak w niektórych lornetkach, że możecie troszkę jakby jeszcze nie samą lornetką ruszać, ale oczodołami, czyli oczami ruszać i patrzeć w lornetce i obraz też jest niezły. Tutaj musicie, żeby cały czas mieć ostry obraz, musicie wozić wzrokiem przez samą lornetkę, czyli cały czas centralnie trzymać ostrość obrazu, lornetkę trzymać nieruchomo i troszkę tylko oczami i oczodołami poruszać w różne strony, żeby tam coś skupić uwagę na jakimś innym elemencie, to zacznie pojawiać się tutaj Coco Jumbo. Tak jest w większości lornetkach, ale nie we wszystkich, a w tej dosyć mocno jest to dla mnie widoczne. Zapomniałem tego powiedzieć na początku, dlatego że ja zawsze mówię z głowy o tych sprzętach i wiecie, no nie trzymam się żadnego schematu. W tej chwili to miałem ponad 90 różnych lornetek i powiem Wam od razu uczciwie, czy warto kupić Entry? Moim zdaniem niekoniecznie, z tego powodu, że tańszy model tej samej firmy, ale tańszy model macie identyczny praktycznie, a jest to model Discovery. Lornetki Delta Optical Discovery są tańsze, nie jakieś tam super tańsze, ale są tańsze i one mają to samo, z czego moim zdaniem mają troszkę lepszy obraz, bo mimo wszystko, że on przechodzi troszkę w żółć w Discovery, jest lepszej jakości, przyjemniejszej dla oka niż w tej lornetce. Bo tutaj powstaje to zbyt mocno dla mnie, przynajmniej wkurzające, wybielenie obrazu. Być może, jeżeli kupiliście tą lornetkę dawniej i dawno temu, ona była lepsza. Może są teraz gorsze, nie wiem. Jeżeli macie taką samą jak teraz i one są porównywalne, te kupione kiedyś z tą dzisiejszą, to nie jest najwyższej klasy lornetka. Nawet z tych lornetek budżetowych. Dlatego jeżeli zastanawiasz się nad wyborem Entry albo ogólnie jakieś lornetki i tą Ci polecali, to ja Ci powiem, polecam Ci Discovery, wypróbowania tego samego producenta, a najlepiej zamów sobie obydwie, i Discovery i Entry, o tych samych parametrach wyjściowych, to zobaczysz, że zostaniesz prawdopodobnie przy Discovery. Z mojej strony to tyle. Jeżeli miałbym ocenić tą lornetkę w skali od 1 do 10, to powiem Wam, pamiętajcie, że ja zawsze biorę jakość optyki, czyli jakość obrazu plus cena i to wszystko musi być równoważone.
mocno ważne. Dlatego jak jeden użytkownik mnie spytał, a kiedy ocenię jakąś lornetkę 10 na 10, to od razu Wam mogę powiedzieć, prawdopodobnie to się już nie zdarzy w historii. Z tego powodu prostego, że ceny lornetek, powiedzmy sobie, one odskakują w taki sposób, że podrożały względem ostatnich lat o kilkaset procent, a jakoś często tych lornetek spadła. Czyli podrożały jeszcze bardziej. No i jeżeli miałbym ocenić ją w skali od 1 do 10, to spokojnie bym jej dał takie około 8 na 10. Pamiętajcie, cena nie jest duża, obraz jest całkiem niezły, ale tak powiedzmy sobie szczerze, tyłka nie urywa. Jeżeli zastanawiasz się nad jej kupieniem, polecam Ci Discovery bardziej model, z tego powodu, że wydaje mi się jednak on lepszy. I z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne, do polubienia kanału, subskrybowania i tak dalej. Tak jak wszyscy się proszą, proszę się i ja. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!